W tym podcaście opowiadam wam o gangsterach ze wschodu i o ich największych machlojach, matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach z pierwszych stron gazet. Ale jak się dziś okaże, czasami również o kobietach mafii. Jestem Maciek Jędruch i w tym tygodniu przybliżę wam historię kilku kobiet, które siały postrach w południowej części Rosji i mają na koncie kilkadziesiąt morderstw. Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Kierowała nimi nienawiść i żądza pieniędzy. Banda Amazonek. Sekwencja pierwsza. Mężobójczyni. Do wschodniej granicy z Ukrainą przylega rosyjski obwód rostowski. W pierwszej połowie lutego 2023 roku ukazał się materiał na rosyjskojęzycznym portalu BBC informujący, że sąd tego obwodu wydał wyroki w sprawie tzw. bandy Amazonek, która przez około 10 lat dokonywała morderstw i rabunków w regionie. Wszystko zaczęło się w 1997 roku. W materiale pod tytułem Jak banda Amazonek polowała na policjantów i przez lata trzymała w strachu południe Rosji, który ukazał się niedawno na portalu lienta.ru, Igor Nadjeżdin, dziennikarz śledczy, sprawdził, jak Inessa Tarwierdijewa zapoznała się z Romanem Podkopajewym, z którym rozpoczęła swoją kryminalną przygodę. Właśnie w 1997 roku, we wsi Dziwnoje, w kraju stawropolskim, 18-letni wówczas student medycyny, Roman Podkopajew, spełniając prośbę swojej matki, odniósł swojej podwładnej Inesie Tarwierdijewej klucz do archiwum i od pierwszego wejrzenia zakochał się w 27-letniej kobiecie. Jak przeczytałem, Inessa miała w tym czasie wielu kochanków, a Roman stał się jednym z nich, a że nie lubił konkurencji, postanowił zabić swoich rywali. Począwszy od ówczesnego męża Inessy. Arzu Tarwierdijew był lokalnym biznesmenem, który kiedyś był właścicielem kawiarni, ale popadł w alkoholizm, a firma podupadła. Zaczął pracować jako ochroniarz. Inessa i Roman wspólnie zaplanowali jego morderstwo. 2 lutego 1998 roku Podkopajew z rewolwerem wszedł do stróżówki Tarwierdijewa i strzelił do niego 6-krotnie, celując w klatkę piersiową i brzuch. Tarwierdijew został zabrany do szpitala. Według dziennikarza, który napisał reportaż na portalu lienta.ru, na oddziale intensywnej terapii Arzu cały czas powtarzał: nie rozumiem, kto i po co. 3 dni po tym zmarł, nie wiedząc, że zabiła go de facto własna żona. Miesiąc później Roman Podkopajew wprowadził się do domu zmarłego Tarwierdijewa. Wokół działki zaczął budować wysokie ogrodzenie, które sąsiedzi nazwali chińskim murem. Pod koniec 1999 roku Inessa urodziła Romanowi córkę, Nastię. Nikt nie wiedział, że bezkarność po pierwszym morderstwie zainspirowała tę parę do kontynuowania zbrodni. Sekwencja druga. Amazonki. A właściwie gang Amazonek. Tak właśnie została nazwana grupa przestępcza działająca na południu Rosji, ponieważ wśród jego członków były kobiety, a na miejscu jednej ze zbrodni znaleziono nóż z wygrawerowanym napisem na rękojeści: dla mojej Amazonki. W skład gangu wchodzili Inessa Tarwierdijewa i jej córka Wiktoria, Roman Podkopajew, a także policjant ruchu drogowego Siergiej Sinilnik oraz jego żona Anastasia, siostra Podkopajewa. Jak przeczytałem w materiale opublikowanym na rosyjskojęzycznym portalu BBC pod tytułem Sąd skazał oskarżone z gangu Amazonek, według śledczych Sinilnik pomagał tej gangsterskiej rodzinie, ukrywając ich przed policją oraz sugerując im wygodne trasy objazdów, gdy policja na przykład przeprowadzała kontrolę na drogach. Jego żona nie przyznała się do współudziału. Na dobre, gang zaczął działać w 2007 roku, początkowo włamując się do prywatnych domów lub napadając na samochody. Przestępcy rabowali i zabijali pasażerów.
Według śledczych, częstymi ofiarami grupy byli funkcjonariusze organów ścigania. Jedną z pierwszych ofiar gangu był miejscowy pracownik Wydziału Antynarkotykowego i jego żona. W 2012 roku gang zabił także dwóch prywatnych ochroniarzy. Przestępcy ukradli im broń. Później, przy użyciu tejże broni, przeprowadzili kilka kolejnych ataków na funkcjonariuszy policji drogowej i pracowników prywatnych firm ochroniarskich. Krążyły informacje, że nieprzypadkowo oskarżeni często wybierali na ofiary funkcjonariuszy organów ścigania. Rzekomo robili to zwyczajnie z osobistej nienawiści do tej profesji. Członkowie gangu zostali złapani w 2013 roku podczas jednego z rabunków. Podkopajew i jego pasierbica Wiktoria włamali się do domu, w którym mieszkało starsze małżeństwo. Bandyci zabili ich i zaczęli wynosić rzeczy z domu, ale zostali zauważeni przez policję. Rozpoczęła się strzelanina, podczas której zginął Podkopajew, jeden z funkcjonariuszy organów ścigania. Wiktoria została zatrzymana i ujawniła władzom nazwiska swoich wspólników. Po zatrzymaniu komitet śledczy ustalił, że w latach 2007-2009 banda Amazonki, jak została nazwana przez media, dokonała 31 morderstw i 30 napadów rabunkowych. Sekwencja trzecia. Sprawa Ciudakowa. Najgłośniejszą zbrodnią, o którą oskarżono gang, było zabójstwo dowódcy SOBR, siły specjalne podległe rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w Niżnym Nowogrodzie, Dmitrija Ciudakowa, jego żony i dwójki małych dzieci. Morderstwo miało miejsce w 2009 roku, a sprawców śledczym udało się ustalić dopiero w 2013, kiedy to zatrzymano bandę Amazonki. Nowa Gazeta przeprowadziła własne dochodzenie, w którym dziennikarze ustalili, że śledczy mogą po prostu przypisać morderstwo Ciudakowa gangowi Amazonek, aby stworzyć pozory rozwiązanej sprawy. Gazeta zauważyła, że zaraz po zatrzymaniu policja zaczęła informować, że Tarwierdijewa przyznała się do zabójstwa Ciudakowa, a przy przestępcach znaleziono dokumenty i jego rzeczy. Jednak później z akt sprawy wynikało, że w chwili składania tych zeznań Tarwierdijewa wcale się do tego nie przyznała. Wśród członków gangu nie znaleziono żadnych rzeczy należących do Ciudakowa. Z materiałów sprawy wynika również, że dowódcy SOBR-u nie zostały skradzione ani pieniądze, ani nawet żadna biżuteria i inne drogocenne rzeczy. Według Nowej Gazety w internecie pojawiło się nagranie, na którym Tarwierdijewa pod presją przyznaje się do winy. Obecnie nagrania nie można znaleźć w domenie publicznej, miało zostać usunięte. Na tym właśnie nagraniu policjanci rzekomo grożą córce Tarwierdijewej torturami i biją przesłuchiwaną kobietę po głowie. Według Nowej Gazety również krwiożerczość i skala zbrodni bandy Amazonek została wymyślona przez komitet śledczy, aby zamknąć łatwo sprawę zabójstwa Ciudakowa. Po tym, jak pierwsza sprawa bandy Amazonek zaczęła się toczyć w sądzie, matka Dmitrija Ciudakowa poprosiła o ponowne zbadanie sprawy przez prokuraturę i stwierdziła, że jej syna zabiły inne osoby. Dostarczyła sądowi dokumenty i nagrania dźwiękowe, z których wynika, że Ciudakow został zabity przez członków innej rostowskiej grupy przestępczej, gangu z Białej Kalitwy. Dwóch członków tego gangu przyznało się do zbrodni i opowiedziało o szczegółach zdarzenia, których nie mogli znać z otwartych źródeł, ale ich zeznania nie pasowały do oficjalnej wersji śledztwa. Tak skomentowała to Nowa Gazeta. Drugi proces gangu Amazonek rozpoczął się w 2021 roku. Inessa i Wiktoria Tarwierdijewy zostały skazane na 25 lat kolonii karnej. Anastasia Sinielnik 24 lata w kolonii karnej, a Siergiej Sinielnik 25 lat w kolonii karnej. Sąd wziął pod uwagę także późniejsze zbrodnie gangu po 2009 roku, czyli 10 kolejnych morderstw, kilka prób morderstwa i ponad 60 rabunków. W następnym odcinku.
4 listopada 2010 roku we wsi Kusiowskie miało miejsce masowe morderstwo. Zabójstwo 12 osób, w tym 4 dzieci. Według śledczych zostało popełnione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, mafii Capkowskiej. Jestem Maciek Jędruch i właśnie o tej krwawej grupie z kraju krasnodarskiego opowiem w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszam.